Tajlandii jakieś ponad dwa tygodnie temu. Co chwilę dochodziły do mnie jakieś wiadomości od znajomych, od jakichś innych kont, których nie znam, odnośnie tego, co Ferrari, co tutaj wyprawia, jaką patologię robią i tak dalej, ale tak naprawdę co mnie o to obchodzi, czemu ja mam to wszystko wyjaśniać i tak dalej, nie? A przyjechałem sobie odpocząć, potrenować i tak dalej. Zaczęło się grubiej wtedy, gdy tak już wcześniej wspomniałem, przyjeżdżam tutaj praktycznie co roku na długi okres czasu. Phuket jest małe. Nawet nie Phuket, tylko większość Tajlandii. Dużo osób, poszczególnych grup się zna, jakby nie było. Niektórzy są bardziej charakterystyczni, drudzy mniej. Znamy tajskie rodziny, kobiety, mężczyzn, ich dzieci. Często gdzieś im się pomaga w różnych sytuacjach i tak dalej. Co za tym idzie? Przyszła do mnie dziewczyna, która w jej rodzinie był któryś z nagranych ladyboyów, który sobie tego nie życzył. Nie wiem, który, nie śledzę tego, nie mam czasu, nie interesuje mnie ten świat, tak? Przyszła do mnie, można powiedzieć nawet, że z płaczem w oczach, czy jej pomogę, tak dalej. Gdzieś mówię, ok, pomogę. Było to bodajże dzień chyba przed. Nikogo nie szukałem na takiej zasadzie. Trafili się. Gdzieś na dyskotece robiłem jakieś relacje, tak dalej, ten cały Nathan chyba, tak? Nathan i ten Ferrari, tak? Siedzieli na piętrze, ja sobie gdzieś tam chodziłem, podbiłem do nich, zaczepiłem. Było to nawet gdzieś na relacji. I powiedziałem, panowie, ogarnijcie się, nie róbcie syfu, nie nagrywajcie ladyboyów tych, których tego nie chcą, bo to też są czyjeś rodziny. No i poszedłem. Co ja będę więcej? Myślałem, że sobie to wzięli w jakikolwiek sposób do serca. Nie. Całkowicie. Robią sobie pośmiewisko z tych osób.